dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Pierwszy wartościowy sprawdzian za nami, za wami tak naprawdę. Co dalej? Jak to lato ma wyglądać? Tak, sprawdzian się udał. Teraz mamy okres wakacji. A to znaczy, że teraz zawodnicy mają pierwszy tydzień wolny kompletnie i w drugim tygodniu już z treningiem. No i potem już następny tydzień wchodzimy zaś na normalny rytm i w zawody w Courchevel. Zapytam o Kamila, jak sytuacja, jak to dzisiaj wyglądało, bo wiemy, że wrócił do domu. Co dalej? Będą jakieś badania? Tak, rozmawiałem dziś jeszcze krótko, jak to wygląda, czy ten obrzęk zeszedł, ale nie do końca schodzi. Jutro właśnie już idzie do doktora, żeby popatrzeć, co z tym. I jutro muszą decydować, co będzie, jak to będzie wyglądało i na pewno dalej jakieś badania, rezonans może uvidíme. Jest trener zaniepokojony trochę tą sytuacją, czy na razie spokój? Trochę komiczne to jest, bo wydaje się, że to było przy treningu ráno przed skoczniom, przed kwalifikacjami. No, normalnie nic Kamil nie czuł, tu skakal tři skoky i dopiero przez noc się to zrobilo. Trzeba po prostu dokładnie przebadać, jeżeli będzie coś widać w środku. Zapytam o innego lidera, mistrz świata z Oberstdorfu, Piotr Żyła, dzisiaj wściekły tutaj, przemknął bez słowa. Co się działo dzisiaj, bo prędkości bardzo złe. Tak, już wczoraj trochę nie pasowali te prędkości. Nie było trochę sztywny Piotr tu przez ten weekend. Też się pojawiła trochę niestabilność tej pozycji, bo musieliśmy trochę cofnąć z pozycją, bo gdzieś tam było przesadzane, cofliśmy i zaś to przeszło w drugą stronę. I zawsze tą pozycję trzeba wypośrodkować, ale to nie jest dużo roboty. Piotr, myślę, że też trochę puści głowę i przemyśli to sobie. Jak to jest z Dawidem Żon tej skoczni? Otwarcie, nie lubi tutaj skakać, a wygrywa regularnie. Najlepszy wygrałem na wszystkich skoczniach. Właśnie ani nie wiem, czy jest to jego ulubiona, nieulubiona, ale naprawdę postęp, bo widzieliśmy trening je OK, ale dzisiaj naprawdę odpalił wszystkie trzy skoki, pierwszy też, ale tam był pech z wiatrem, tam przeciąg z boku i nie miał szans. Udane. Potrafiło zrobić to, co chcieliśmy i to jest bardzo ważne. Kuba Wolny troszkę się pospinał dzisiaj, troszkę może zmęczony po tej wygranej, czy jak to wyglądało? Na pewno miało wpływ to, wczoraj wygrał. Trochę emocji, a wiemy, że też emocjonalnie potrafi człowieka zmęczyć. Ja myślę, że trochę od wczoraj mu szadło energii, przez to, ale skoki byli podobne i na bardzo wysokim poziomie. To jeszcze o Stefana Hule i Macieja Kota. Ich wynik chyba szczególnie cieszy, bo mieli problemy. Stefan Hula, mimo wieku, który jest mu wypominany, cały czas daje z siebie wszystko, jak młodzieniaszek się to zachowuje. No a Maciek, ta jego droga, nie najgorsze są te efekty. Tak, widać. Jeżeli wezmę obu, po prostu widać, że walczą. Ufają, Maciek też ufa w to, co robi. Mówiłem o tym, że to jest u niego najważniejsze i po prostu trzeba twardo pracować. Oni to doskonale wiedzą. Oby dalej w tym kierunku szli.